Tak bardzo chciałbym, żebyśmy tę naszą organizację budowali nie na sile, a na mocy. Zobaczcie, jak bardzo ta współczesna polityka polska jest o sile. Siła to jest coś, co zgodnie z prawami fizyki, jeżeli jej użyjesz, wywołuje kontrsiłę. A jeżeli pojawia się kontrsiła, to zawsze są jacyś przegrani. A jak są jacyś przegrani, to zawsze jest frustracja. I zawsze musi być konieczność obrony. A jak jest obrona, to ona zawsze jest kosztowna. I tak społeczeństwo spolaryzowane, bo użycie siły, takiej czy innej, po tej czy tamtej stronie, rodzi polaryzację. Rozpada się na części. Moc jest zupełnie czymś innym. Moc jest czymś, co wypływa ze środka, co jest prawdziwe w samo w sobie, jak grawitacja, która po prostu jest i oddziaływuje na każdego. Moc sprawia, że ty możesz być sobą, a ktoś inny kimś innym. To, że się różnimy, jest rzeczą absolutnie naturalną. Oni nam wmówili, że to jest nienaturalne. Myśmy to sobie dali wmówić. Naturalną i normalną rzeczą jest to, że mamy różne poglądy. W sprawie aborcji, w sprawie żołnierzy wyklętych, w sprawie skali podatkowej i w tysiącu różnych innych spraw, z którymi zmagamy się na co dzień. To jest naturalne. I zadaniem mądrej władzy jest dzisiaj nie sprawić, żeby wszyscy śpiewali tak jak ja, tylko nauczyć nas cywilizowanego zarządzania sporem. Żebyśmy nie przepalali energii i nie zmarnowali tlenu z atmosfery tam, gdzie to nie jest niezbędne. Nie dajcie sobie wmówić. I to będzie największe wyzwanie tej rewolucji demokratycznej. Że obozy, że chorąży z flagą, jedni przeciwko drugim. To się skończy tak, jak powiedziałem na początku, że nic nie będzie. Że rozpieprzymy to wszystko, już mówiąc zupełnie wprost, co dostaliśmy, w małych wojenkach, które nie były tego warte.